Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniac. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, materiał standardowo będzie łączony z trzech tym razem wypadów. No, nie było za wiele jakichś tam rzeczy, żeby nagrywać. W piątek był wypad z goblinem, no to na początku wleci z goblinem. Później była sobota, komercyjne kopanie, gdzieś napaliłem się, pojechałem. Sami zobaczycie, co wyszło. Nie będę wam już tutaj spoilerował. No i dzisiaj tamiza. Dzisiaj tamiza. Dużo się naschylałem, dużo złomu, ale też między tym złomem powychodziły jakieś ciekawe znajdki. Zobaczycie to w kolejnej części materiału. W tym odcinku również będzie materiał bonusowy. W materiale bonusowym znajdziecie, jak wygląda pierścień 500-letni złoty pierścionek, który dostał drugie życie, na co was serdecznie zapraszam. Zobaczycie, jak to wszystko wyszło. Na końcu będą również zdjęcia. No i jeszcze taki mały bonusowy, co udało mi się wygrać. Zobaczycie na samym końcu. To dla wytrwałych. Standardowo przypominam o subskrybowaniu tego kanału, komentowaniu, kliknięcia tego dzwonka, aby być na bieżąco. Dla chętnych, którzy by chcieli zakupić sobie magnes neodymowy, link znajdziecie poniżej. Standardowo w sklepie odynce.pl na hasło Maniek macie zniżkę. Serdecznie zapraszam. Zapraszam, miłego oglądania. Hejka! Wspólnie z goblinkiem dzisiaj na polu. Farmer zaorał, tutaj zatalerzował, tu zaorane, guzikowe zaorane. Coś tam porobił, zobaczymy. Dzisiaj mówię, wyjdziemy, poszperamy sobie po nowych miejscach. Gdzie ja tą znajdkę położyłem? Chciałem wam pokazać nową znajdkę, którą znalazłem. Dawid mi zajebał. Przepraszam, Dawid mi ten zabrał. Proszę bardzo, pierwsza klamra dzisiaj, średniowiecze się kłania. Tutaj w tym miejscu wychodziły jakieś średniowiecze, rzymki. Także pokręcimy się tutaj wspólnie, zobaczymy, może coś wyjdzie. Teren ciężki do poszukiwań, ale będziemy działać. Po raz kolejny magiczna górka, na której już tyle razy fanty powychodziły. Niestety no jest tak zaorane, niewytalerzowane, ciężko się chodzi, ale nadal gdzieś tam z wierzchu jakieś sygnały się pojawiają. Pokażę wam kolejny żetonik. Norberg żeton. Zaraz go dajcie chwilę, przemyję i wam pokażę. No i proszę bardzo, kolejny Norberg żeton. Nawet w ładnym stanie, jak na to pole. Wychodziły tu różne i ładne, i zajazdy, ale tego naprawdę tu sporo wyszło. Zaprzestałem już liczyć przy jakichś 20 pewno. Także jest, są fanty. Powolutku zmierzamy już do samochodów. Może za tydzień, jak on tu wyrówna, będzie troszkę większe Eldorado. No i fajnie by było, jakby trochę popadało, bo strasznie sucho. Łazimy tu z Dawidem. Dawid przed chwilą, gdzie wsadził pinpointera, w każdą z tych... Ja to pokażę. No, pokaż tu. Ja wam pokażę monetkę, a Dawid zaraz przyjdzie, wam pokaże coś. Baba na wózku, zajechana, ona już jest taka bardzo zużyta. Ktoś po prostu ją dobrze używał, no. Bo ją dobrze zużył. No wybierz losowo jakąś. No nie wiem, dawaj tu. Zabierz łopatę. Czasami jak do kamery chcesz. O. Tutaj gdzie włożycie pinpointera? Gdzie byście losowo gdzieś, no, nie włożyli? Zobaczymy, co jest. O. Co to jest? Losowo gdzie nie włożycie, tam coś. Tam coś pisz. Da. Gwóźdź, tu jest bardzo dużo. Bardzo dużo żelaza. Żelaza, tu jest żelaza. O, zobaczcie. Znowu. Kolejna jakaś blaszka, żelazo. Blaszka. Cały czas tu. O. O. Dobrze. Teraz wykopię złoto. Chciałbym. Weź no się pośpiesz trochę szybciej. Na kolana. Lubię go w takiej pozycji, jak on zapierdziela. Wstajemy z kolan. Podnieś się. O, dobrze. No, prezencja jest, dobrze. Najważniejsze. Waro taki prywatny na polu. Usługi szpachlarsko-tynkarskie. Wykopię dziurę, komin przeczyszczę. Takie, krawaty wiążę, usuwam ciążę, wszystko. O, coś takiego, tak. No, jest dobrze. Pokaż, czy masz dwie skarpety, bo byłeś, widziałem tam w krzakach. Mam wszystko, mam. Mam dwie skarpety. Dzisiaj byłem przygotowany na akcję awaryjną. Pamiętajcie, musicie coś dać ziemi, żeby z tej ziemi coś wyciągnąć. Ja to nagrałem na odcinku też. Tak? Dobra, lecimy. Dzisiaj piękna pogoda. Jestem właśnie na komercyjnym kopaniu. Sporo ludzi. Zobaczcie, po zasianym można chodzić. Nie ma najmniejszego problemu. No i druga dzisiaj monetka, ta na wierzchu, wyorana, baba na wózku, 1860 rok. Jedną mam jeszcze taką, tylko że totalny zajazd. Na razie cisza, same jakieś shotguny,
ołowiksy i jakieś tam inne. Kiedyś tu byłem na tym polu, już oczywiście to pole już było robione kilkukrotnie albo kilkanaście. Tutaj na tej linii, tutaj kiedyś wykopałem trzy hamerki, no i tak krążę, ale póki co nic nie wychodzi. Zobaczymy, jak coś wyjdzie, to Wam pokażę. Miejscóweczka nad Tamizą to Chelsea. Czekam, jak się tam troszeczkę odsłoni, tam gdzie ten mostcik jest, tam sobie chciałem pochodzić. Tutaj dużo żelastwa, też przyniosłem ze sobą magnes neodymowy. Zobaczyć, pobawić się trochę tu magnesem neodymowym, bo jest strasznie zaśmiecone, jeśli chodzi o żelastwo. Są takie miejscówki, gdzie warto by było tym magnesem przejechać, także dzisiaj neodymek sobie z rączką wziąłem. I coś Wam chciałem pokazać od ostatniego razu, tu jest taki pomost. Trochę się tutaj pozmieniało. Chyba ktoś tutaj zamieszkał, albo coś w tym stylu, albo stworzył sobie coś takiego. Zobaczcie, jakieś artystyczne stwory tutaj są. Tutaj jest wszystko poprzewieszane, no ale to jest nic, zaraz Wam pokażę. Tutaj jakieś kulki, piłeczki ktoś powrzucał. Zobaczcie na to. No jest tutaj porobione, jakieś konstrukcje. Tutaj Wam pokażę, zobaczcie. Ktoś tutaj powiesił i flagi, i bidony, i kaski. Nawet chyba je, o tutaj jakieś jest tutaj takie żelazne jakieś arcydzieło. Tutaj nawet jest krzyż, no i miecz taki chyba przywieszony. Obraz, spójrzcie na ten obraz. Normalnie dzieło sztuki. Tutaj oczywiście Elizabeth. No sami zobaczcie, jakąś tutaj ktoś stworzył. Ja nie wiem, o co tu chodzi, no ale obrazy Eliski. Proszę bardzo. Tutaj jakieś z magazynów powycinane, z gazety. No, taki kącik. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale dziwnie to wygląda. Komuś się tak chciało tutaj coś tworzyć? Sami zobaczcie, macie jeszcze chwilkę taki rzut. Ja już nie będę Was zamęczał tym wszystkim. Ale no, dziwne takie. Powiem Wam szczerze, że no, dziwnie. Idę, rozkładam wykrywacz i lecimy. Tak jak mówiłem, zanim tam mi się odsłoni ten punkt docelowy, będę sobie tutaj szedł tą linią tutaj brzegową, która się tak fajnie tutaj wypukała. No i będę szukał na oko. Tutaj widzicie, o, kolejne jakieś żelazko. Tutaj w tym miejscu no niestety nie da się szukać wykrywaczem. Znaczy, można próbować, ale jest tyle złomu, że to masakra. Będę starał się właśnie wypatrywać na oko. Na przykład taki znajdek jak klamerka, jakiś monetek. Ewentualnie, no nie wiem, coś tutaj będę szukał, bo sami zobaczcie, tu jest syfu tyle, jakieś nożyczki, mnóstwo. Będę starał się Wam tu pokazać, co uda mi się wypatrzyć na oko, a później będę szukał wykrywaczem. Także to jest mój taki pierwszy jakaś godzinka zabawy tutaj, a później pójdziemy dalej. Także zobaczymy, co uda się znaleźć na oko i Wam będę starał się to pokazać. No tu jest, powiem Wam, pełno takich miejsc, w których no nie da się szukać wykrywaczem. No dopóki ta woda nie zejdzie do pewnego momentu, gdzie odsłoni taką czystą plażyczkę, no to idę cały czas tym brzegiem od tego pomostu. No i tak sobie wodzę gdzieś wzrokiem, szpadelkiem gdzieś sobie odchylam. Jakieś tam miedziuszki na oko wpadają. I teraz padła taka oto. No musiała to być jakaś zapinka. Sami zobaczcie. Myślałem, że to kawałek zwiniętego drutu. Tu. A tutaj taka o, z szpilą jakieś broszka, wpinka. Coś w tym stylu. Szukam dalej, może coś fajnego wpadnie. Może jakaś monetka. Chciałbym bardzo jakąś monetkę albo jakiegoś tokenika na oko tutaj wypatrzyć, więc trzymajcie kciuki, może coś wpadnie. No i przy murku leży wypatrzona na oko zabaweczka. Tutaj spoczywa. Spójrzcie na to. Nie wiem, co to za żołnierz, superbohater, czy coś w tym stylu. Jeśli oczywiście wiecie, piszcie w komentarzu, z chęcią bym się dowiedział, z jakiej to bajki. No ja... No ja go nie kojarzę, ja pamiętam Reksia, Bolka i Lolka, Muminki, kurwa, Smurfy, także jak wiecie, to piszcie w komentarzu, ja go tutaj zostawię, niech on tu dalej walczy dzielnie z pływami Tamizy, proszę bardzo. W końcu coś wykrywaczem, ale to tak jak samo jak ostatnim razem, jak tutaj byłem, coś trochę od wiatru odwrócić, dopiero z tej wysepki zaczęły wychodzić jakieś monety, odznaczenia,
więc tutaj chciałbym się skupić dzisiaj. Poczekam, jak ta woda sobie zejdzie. No ale już jest pierwsza dzisiaj krągłość. Pierwsza moneta, nie, to pierwszy token. Pierwszy token, już taki token gdzieś kiedyś wykopałem i nie wiem, czy tutaj go na tym miejscu nie wykopałem czasem. Musiałbym przejrzeć filmy, ale to za dużo by trwało. R&W i tutaj jest dziewiątka albo szóstka, raczej dziewiątka w ten sposób. No na pewno jakiś gamingowy token do jakiejś maszyny, ale już mówię, już takiego jednego znalazłem i nie wiem, czy czasem właśnie nie w tym miejscu. Będę się tu kręcił, może jest ich więcej. No jest kolejna monetka. Na początku myślałem, że to jakiś tokenik, bo strasznie cieniutka, wytarta, ale jest to jedna, a druga pensa. Daty tutaj raczej nie zobaczę, bo z tej strony powinna być głowa Wiktorii. Jakieś na pewno jakieś 1970, 80. Te lata gdzieś te monety wychodziły, także jest kolejna monetka. Powolutku, powolutku plaża się robi coraz większa. Jest gdzie połazić. No i sporo tu takich kawałeczków miedzianych wychodzi. Troszeczkę ułowił. No i teraz łyżka. Tak, leżała na wierzchu. Wykrywacz gdzieś zasygnalizował kolorek. Także jest kolorek. Jakieś tam widzę na tej łyżce. Nie chcę tu wyzumować, co jest grane. Coś tam jest napisane. Ale co tu się, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Zwykła miedziana łyżka trafi na złom. No i mieliśmy jednego tokenika. I udało się namierzyć kolejnego, takiego samego gamingowego jakiegoś tokena z numerem 9 z tyłu. Czyli trzeci będzie już do kolekcji. Czyli wychodzi na to, że tego pierwszego swojego, którego znalazłem, musiał być znaleziony tutaj. A tutaj co tu leży? Myślałem, że jakaś zatyczka, a tu kawałek od butelki, szyjki. Dobra, szukamy dalej. No i mamy jakiś artefakcik w końcu. Nic jakiegoś tam bardzo wartościowego, ale miedziany pierścioneczek. Sami zobaczcie. Pewnie miał jakieś oczko. Miedziuszka, zwykły jakiś. Nie wiem, czy tam ma napisy jakieś na rantach. Ciężko teraz stwierdzić. Ale już w tym miejscu znalazłem. Wcześniej też pierścioneczek jakiś miedziany. No i chyba 9-karatowy. Tak, 9-karatowy pierścionek. Czy to obrączka była wtedy? Już nie pamiętam. Pierścionek. 9-karatowy złoty pierścionek tutaj znalazłem. Więc no jest szansa, że może jest jakiś lepszy jeszcze. Będę szukał. Zobaczymy, co jeszcze tutaj w tym miejscu uda się znaleźć. Jakie czasy, takie zabawki. Ja pamiętam takie żółte gumowe kaczuszki. A tutaj, no niestety muszę tak delikatnie to wziąć, bo się rozpada. Miedziana, czy tam miedziana kaczucha. Tak jak mówię, jakie czasy, takie zabawki. Przepraszam za wiatrzysko ogólnie. No teraz mamy gumowe kaczki, kiedyś mieli miedziane, proszę bardzo. Wrzucam to do torby tak jak jest, bo to się rozpadnie za chwileczkę. Poszukiwacze jak mrówków. Tam dwójka się kręci. Tam gdzieś jeszcze jeden. Po drugiej stronie kolejny. Także jest ich tutaj sporo. A mi teraz wyszło taka zdóbka. Ołowiana albo, muszę to przepukać. Ołowiana albo cynkowa. Cynkowo-ołowiana może tak. O. Ciekawe, do czego to było przytwierdzone i czym to było, no ale takie coś padło. Na razie nie ma żadnych monetek, chociaż tu wychodziły wcześniej jakieś baby na wózku. Może jeszcze trzeba poczekać, jak woda zejdzie. No, szukamy dalej. Mamy kolejną znajdę. Tutaj koło tej szczoteczki ktoś tu przyszedł na tamizę. Może sobie wyszczotkować jedynki. Woda tu jest, powiem wam szczerze, kryształ, no można, no mówię, od razu jedynki robią się białe, także polecam, jakby ktoś chciał, kiedyś był w Londynie na wakacjach, to serdecznie zapraszam na tamizę wymyć sobie jedynki, podobno pomaga. Jak nie wypadną, to będą się świecić jak psu. No, kolejna łyżeczka, taka malusia, miedziana łyżeczka, kolejna trafi do złomu, no bo tu nie ma ani żadnych oznaczeń, ani nic nie można z niej wyczytać więcej, także tyle. Strasznie zaczęło pizgać tym wietrzyskiem. Monetka mi wyskoczyła. 6-pensóweczka, 1959. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie, 59. Z młodą Elunią monetka. No pff, ciężko z tymi monetami tutaj dzisiaj. Druga? Nie no. Druga moneta, czwarty krążek, jakoś tak, no. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy wypad. Cały czas się
woda jeszcze odsłania, przez jakąś godzinkę będzie się odsłaniała. Tam jak widzicie tego pręta, to jest kotwica, do tamtąd można dojść. Taka wysepka się tu robi, coś podobnego jak tam. Może pójdę na drugą stronę jeszcze trochę zobaczyć. Zobaczymy. Krążę i wykrążyłem takiego sprzęta. Sami zobaczcie, już bardzo zjedzony. Jeszcze do tego dokopałem chyba 2 albo 3 łyżki. Także mam chyba z 5 łyżek ogólnie, nie? Także jest grubo. Dobrze. Idę tam na drugą stronę, chwilę się pokręcić, zobaczyć, czy tam coś będzie wychodziło. Jestem na tej drugiej stronie. Tu na dole też wyszła mi moneta 6-pensówka stara. Tutaj właśnie wykopałem monetkę, ale chowam się przed wiatrem, żeby wam pokazać, bo jakaś taka inna monetka wyszła. No, sami zobaczcie. Tu chyba mamy tego... Kurczę, nie widzę za dobrze. Dajcie mi chwilę. Przetrę to. Zaraz będziemy widzieć. Na pewno 50, ale czego? Może H. H, 50H. Jak to ten lew jest? Wydaje mi się, że to jest lew. Nic, sprawdzę w domu, to wam napiszę, skąd ta moneta pochodzi. 50H. Wydaje mi się, że to Czechy może? Nie wiem, nie będę tutaj udawał jakiegoś mądrale. Sprawdzę w domu i będziecie mieli to pod filmem tutaj napisane. W tamtej stronie same pierdółki, trochę miedziuchy wykopałem. Wróciłem tu z wysepkę, co mówiłem, bo ta kotwica leży. No i wyskoczyła taka blaszka. Co to za blaszka i od czego ta blaszka służyła? Do czego ta blaszka służyła? To nie mam pojęcia. Jest chyba kapę, ke i teraz nie wiem. I tutaj na dole jest chyba napisane marzec 1921 rok. Sprawdzę to, zobaczę, czy uda mi się te napisy odczytać i wam tutaj w filmie zapodam nazwę. Ciekawe, od czego to było, do czego to służyło. Jak macie jakiś pomysł, piszcie śmiało w komentarzach. Chciałbym się dowiedzieć, od czego ta blaszka mogła być. Ja wam tu podam w filmie oczywiście całą nazwę. No napisy to są na tej blaszce. Obok tej blaszki kolejny sygnał i kolejny ciekawy tokenik. Sami zobaczcie. P.E. Kropka. Druga strona nieczytelna. Nie widzę tutaj. Chyba jest to samo napisane. P. O. Jest już piek. Dron Odyna. Co jest? Chcesz mnie powiadomić, że niedługo nadciąga Odyn? Cieszę się ogromnie. Mam nadzieję, że Adasiowi uda się szybko tutaj przyjechać na tą tamizę. I będziemy mogli się ponownie spotkać. Pozdro, Adaś. Jestem na końcu, tu przy tej kotwicy. Zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Mała wysepka na chwilę tylko odsłania swoje skarby. Tak, coś na oko. Kolejny artefakcik. Stary jakiś zegareczek. Jaki tutaj firmy? O, wskazówki pływają, czyli wodoodporny. Zasłoniły mi nazwę. Edison. Chyba tak. Nie wiem, czy to dobra firma, czy też nie. Sprawdzę w domu, co to za zegar. Może się uda coś więcej ustalić. Fajny taki. Na koniec już woda zaczyna napływać, a ja się skupię na takim miejscu. Tutaj sobie odgarnąłem troszeczkę. No i do czego? No tak jak mówiłem, w niektórych miejscach powychodziły mi jakieś fajne rzeczy i potrzebuję ten oto sprzęt, czyli magnes neodymowy, żeby sobie tu z tego wszystkiego złomu, słuchajcie, oczyścić. Tu jest po prostu... Sami zobaczcie, tu aż słychać normalnie, jak to wszystko się przykleja. Takie drobne. O, ja to sobie oczyszczę to wszystko z tego złomu. Patrzcie tu, co tu się dzieje. To jest złom na złomie. Przypominam, kochani, jakby ktoś chciał, mówię, sezon na magnes w Polsce już się rozpoczął. Jakby ktoś się chciał pobawić takim magnesikiem neodymowym, gdzieś porzucać sobie na rzece czy jakichś tam różnych miejscach, to serdecznie zapraszam, firma The Heat. Ja używam osobiście magnesu F300, ale są też F200. Link do tych magnesów znajdziecie u mnie pod filmem, jakbyście byli zainteresowani. Jest tam oczywiście większy wybór. Niebawem pojawi się super, mega taki wielki magnes. Rozmawiałem z właścicielem tych magnesów. Mówi, że pojawi się naprawdę coś fajnego. Także wypatrujcie. Jak będę wiedział już dokładnie, kiedy będzie, dam wam znać w informacji. Może jakiś konkursik zrobimy na ten magnes. No, dobra. Ja już tutaj nie przeciągam. Pobawię się. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
Gdyby ktoś chciał takie magnesiki, link znajdziecie poniżej. Naprawdę sztos. Witam wszystkich serdecznie. W dłoni trzymam przedmiot, który przed momentem odebrałem od jednego pana, któremu zleciłem zadanie, aby dał drugie życie temu oto 500-letniemu pierścieniowi, którego wykopałem, który został uznany jako skarb. Wrócił ten skarb do mnie. Zawiozłem go do jednego takiego pana, który się zajmuje prostowaniem monet, prostowaniem takich pierścionków. No i mam tu w ręku. Za chwilę to zobaczycie, jak to wygląda. Jest, kochani, to, na co długo czekałem. Średniowieczny pierścień, który dostał drugie życie. Został on wyprostowany. Dodano do niego czarne oczko. Tak sobie zażyczyła moja małżonka. Poprosiła o czarny kamień. Jest tutaj wyszlifowany czarny onyks. Także tak się ten pierścień prezentuje. Sami zobaczcie, po tylu latach dostaje drugie życie. Na końcu filmu oczywiście wstawię lepsze zdjęcia tego pierścionka, abyście zobaczyli, jak on ładnie wygląda, ale myślę, że zacnie się prezentuje robota. Myślę, że mega wykonanie. Ja jestem zadowolony. I co do kosztów, kochani. Już wam mówię, ile kosztowało taka naprawa tego pierścionka. Łącznie za wyprostowanie, wyczyszczenie, docięcie kamienia zapłaciłem 40 funtów. Tyle mi kosztowała naprawa tego oto pierścionka. Myślę, że warto było zainwestować te 40 funciaków, aby dostał ten pierścień drugie życie. A jeszcze przy okazji, jedną rzeczą, którą sobie tutaj już widzicie, się złoci, jest złota moneta, którą poprosiłem też tego fachowca, aby mi ją wyprostował. Co to za moneta? Już wam tłumaczę. Jest to moja pierwsza złota moneta, którą wykopałem. Jest to Elizabeth I Half Angel. Moneta była wykopana i była delikatnie zgięta. Nie było to duże wgniecenie, takie zniekształcenie, ale poniekąd gdzieś tam była wygięta. Więc ja na początku pomyślałem sobie, że taką wykopałem, taka zostanie, nie będę nic robił, nie będę prostował, ale gdzieś z biegiem lat, z biegiem jakiegoś doświadczenia doszedłem do wniosku, że gdyby coś się stało, gdybym musiał tą monetę sprzedać, jakiś kolekcjoner nie będzie patrzał na to, czy ta moneta była wygięta, bo tak została wykopana, tylko by chciał mieć piękną w swojej zbiorze i na pewno więcej zapłaci za prostą monetę niż pogiętą. Więc z tego powodu wyprostowałem sobie, niech sobie leży, jeść nie woła, ale będzie za to piękniejsza i na pewno wartość tej monety urośnie. Także dwa za jednym, wyprostowany pierścioneczek i do tego wyprostowana monetka, łączny koszt, moneta 20, pierścionek 40, 60 funciaków zainwestowałem i mam ładne przedmioty. No i jedziemy z koksem, przed nami ołów z tamizy, troszkę z pola, no i sami zobaczcie, to jaśniejsze to z pola u goblina, a to reszta to wszystko znalezione na tamizie. Sporo tych wszystkich pierdółeczek przytargałem, ale za silą wiaderka, także jest dobrze. Mamy od tamizowych łyżeczek 4 sztuki, a nie 5, tak jak powiedziałem, z czego 2 były posrebrzane. Tutaj widać jakieś bicia, także były srebrzone. Druga też, także mamy 2 srebrzone, 2 normalne. Samochodzik, do tego jakiś jeszcze tam misiek, znalazłem go. No i co, przechodzimy najpierw może od pola goblinowego, o tak. Guziczki, klamra, jedna, druga, no rurbyk, żeton, baba na wózku. To wszystko udało mi się znaleźć na wypadzie z goblinem. No i tutaj mamy kopanie komercyjne. Aż 2 monety. Niezły sukces, co? Ale czasami tak bywa. Raz jest dobrze, a nieraz się pojedzie kilkakrotnie i wraca się bez niczego. Tamiza. Guziczki, klamra, z kaczki zostało tylko tyle, bo kaczka się po prostu rozsypała. Ten cały środek gdzieś tam, wiecie, wypukałem to i to wszystko się po prostu rozleciało. 3 tokeny, 1 PE, 1 RW, 2 RW z 9. Moneta z tamizy to czechosłowacka moneta. Dobrze, domyślałem się, ale nie chciałem tam palnąć jakiegoś głupstwa. 2 monety sixpence, czyli 50 pozdrawiamy i 56 również pozdrawiamy. No a tutaj, jak już pozdrawiamy, to 78 też pozdrawiam. Pierścioneczek miedziany, jakaś broszka miedziana, no i to takie zagadkowe coś, co do tej pory nie wiem, czym było. Jeśli komuś coś przyjdzie do głowy, cały opisik tego macie w filmie, w materiale, tu są z tyłu też napisy, wszystko jest w filmie. Także jakby ktoś wiedział, czym to było, do kogo to mogło należeć, dajcie znać w
komentarzach. No i zegareczek. Tak to się, kochani, wszystko prezentuje. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie, subskrypcji, komentarza, łapki dla lepszego zasięgu. A ja się z Wami już żegnam. Do następnego odcinka. Hejka. Chciałbym Wam coś pokazać, bo ostatnio znajomy mój grał właśnie na takiej loterii, na takiej stronie, to się nazywa Lockdown Competition i tam można po prostu kupić sobie losy i wygrać, a to wykrywacz, a to jakieś pierdoły, monety i tak dalej, i tak dalej. No i kupiłem ten los, no i zapomniałem o tym, że kupiłem ten los. Dzisiaj przychodzi do mnie paczka z taką oto kopertą, no i wygrałem. Co wygrałem? Proszę bardzo. Sztabkę złota. 1-gramową sztabeczkę złota. Sami zobaczcie. Brytania. Czyściutkie złoto. 1 gram. Ale mi poprawiło humor. Przyszedłem właśnie teraz po pracy, otwieram kopertę, a tutaj wysuwa się w kopercie winner, golden maniek winner i oczywiście złotko wpada. 1 gramik, złotko inwestycyjne. Fajnie. Przyda się. Proszę bardzo.